kolejnym odcinku z serii Super Bel przy nocą. Fajnie, że z nami jesteście, fajnie, że o tej 21 chcecie z nami spędzać czas. Mamy dla Was dzisiaj coś wyjątkowego i kogoś wyjątkowego. Mamy Janusza Wierzbickiego. Janusz, możesz się już pokazać, który na pewno w fantastyczny sposób opowie Wam o darmowych usługach w chmurze. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak opowiada. Już nieraz słyszałam, widziałam i bardzo się cieszę, że mogę słyszeć jeszcze raz. Janusz pewnie Wam jeszcze troszeczkę o Was o sobie opowie, a będąc w poczekalni, mogliście poczytać wszystkie jego osiągnięcia i czym się zajmuje. Cieszę się, że się wszyscy witacie. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych humorach. Ja jeszcze tak troszkę technicznie powiem, że ja za chwilę zniknę. Wspiera mnie tutaj Jacek, który się też pojawił. Jakbyśmy mieli jakieś problemy techniczne, to po prostu będziemy się wymieniać. Natomiast ja jestem w tle, jak coś by się działo, piszcie na czacie, ja będę informować. Mam takie pytanie tylko, czy ktoś jest może pierwszy raz? Czy ktoś jest może pierwszy raz dzisiaj z nami? Sławek, jasne, aha. Hanka jest pierwszy raz, Krzysztof jest pierwszy raz, Monika, fantastycznie. Witam wszystkich, którzy dzisiaj mają z nami ten pierwszy raz i z Januszem. Natomiast witam również tych wszystkich, którzy są kolejny raz. I bardzo się cieszę, że chcecie z nami być nadal. Ale ja już przestaję gadać, bo zabieram cenny czas. Oddaję Was w ręce Janusza i znikam. Witajcie wszyscy. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie będę Marta opowiadał o sobie, nie, bez przesady. Właśnie szkoda trochę czasu. Wolę poopowiadać o temacie naszego dzisiejszego spotkania, czyli o bezpłatnych usługach chmurowych od Microsoftu. Ja też postaram się w miarę możliwości na bieżąco śledzić to, co dzieje się na czacie. W razie czego, gdyby było jakieś ważne pytanie, którego nie zauważyłem, to prośba Marta, Jacek, ewentualnie, żebyście się włączyli, mi przerwali i faktycznie powiedzieli, że mam coś uzupełnić. Super. Słuchajcie, to ponieważ jest trochę nowych osób, ja też pierwszy raz mam przyjemność w Belfrach nocą wystąpić. No to takie pytanie trochę podchwytliwe, chociaż nie sądzę. Słuchajcie, kto z Was dzisiaj przez internet robi zakupy, rezerwuje jakieś bilety na pociąg, samolot, nie wiem, do kina, słucha muzyki, ogląda filmy, kupuje książki? Wszyscy. No właśnie tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Jak dodamy, kto robi to na komórce, to podejrzewam, że też bardzo duża liczba dzisiejszych uczestników stwierdzi, że tak. No więc na pewno robimy to my, a jeszcze w większym stopniu śmiem twierdzić nasi uczniowie, prawda? To teraz drugie pytanie, a co się dzieje, jeżeli na przykład takiej komórki zapomnicie z domu, pojedziecie do pracy? Co odczuwacie? Można pisać właśnie w komentarzach. Tragedia. Niektórzy spoko. No okropne. No taki trochę dyskomfort, a no właśnie, część z Was pisze spokój, inni Armagedon, tak? Zdania są podzielone. Ja Wam powiem, że faktycznie obserwuje się ostatnio bardzo fajną tendencję. Ja myślę, że gdzieś się znajdzie niedługo taki balans pomiędzy tym, a mianowicie świadome zostawianie, odstawianie tego sprzętu. Tyle, że ja właśnie mówię o tym nieświadomym, że miałem to mieć, zapomniałem. Dyskomfort, no właśnie tragedia, być może czekam na jakiegoś SMS-a albo inną wiadomość i nie mam tego swojego urządzenia przy sobie. No, tak to wygląda, ja też to wiem po sobie, bo jak świadomie zostawię, to jest zupełnie inna sytuacja. I teraz jest taka fajna sytuacja, anegdota. To zresztą przyznaję bez bicia na którejś konferencji nauczyciel i psycholog jednocześnie opowiadał o takim przypadku nauczyciela, który prosił wszystkich uczniów na etapie liceum o zostawienie komóreczek w pudełeczku przy wejściu do klasy. Ponieważ uważał, że to tak fajnie będzie, bo wszyscy wreszcie będą mogli się skupić na jego lekcji języka. No ja śmiem mieć co do tego wątpliwości, no bo jeżeli taki na przykład Janek czeka na SMS-a od Kasi, czy się z nim dzisiaj wieczorem wybierze do kina, to ja nie sądzę, że jak ta jego komórka leży gdzieś tam w pudełeczku przy wejściu do klasy, to on się skupi akurat na tym, co ja mam mu do powiedzenia.
mniej więcej będzie odczuwał taki sam dyskomfort, jak to, jak ten moment, kiedy to my zapomnimy naszego urządzenia, tak? Nie zrobimy tego świadomie, tylko właśnie zupełnym przypadkiem. Dlatego no, chyba z tych usług chmurowych, bo dokładnie o nich przecież mówimy w tym wypadku, nie warto rezygnować w szkole, a właśnie spróbować je latać w to, co i tak robimy z naszymi uczniami, z naszymi dzieciakami, studentami, jakkolwiek, bo nieważny jest tak naprawdę ten etap edukacji, raczej spróbować wykorzystać. Tym bardziej, że te usługi chmurowe dzisiaj działają na każdym urządzeniu, no to wszyscy wiemy, to może być zarówno telefon komórkowy, tablet, jak dowolnego rodzaju komputer, tak na dobrą sprawę. W związku z tym fajnie byłoby pomyśleć o tym, jak można to wykorzystać w szkole. No oczywiście w szkole to jako nauczyciele i uczniowie to głównie dzisiaj stosujemy dziennik elektroniczny w postaci chmury. No już rzadko kiedy ten dziennik elektroniczny, jeśli jest wdrożony, działa w jakiś inny sposób. Zazwyczaj korzystamy z przeglądarki, czasem z jakiejś dedykowanej aplikacji, ale to jest gdzieś w internecie i właściwie często dostępne na dowolnym urządzeniu. Jeżeli chodzi o chmurę od Microsoftu, o której ja będę dzisiaj opowiadał, no to ona się nazywa Office 365. To ja się chciałem Was spytać, z czym nazwa Office 365 Wam się kojarzy? Sławek Baturo, Ty nie pisz. Ty wiesz za dużo na ten temat. Chmura. Widzę następne osoby piszą z biurem. Nie, Darku, Ty też niekoniecznie. Pierwsze skojarzenie, Office 365. Część osób zna to. To ci, którzy wiedzą doskonale, to może niekoniecznie. 365 dni to jest też trafne skojarzenie. No dobra, to co ja będę opowiadał? Wszyscy już kurde wiedzą. A poważnie. 365 dni to faktycznie fajne skojarzenie, bo to jest usługa w chmurze subskrypcyjna, często można zapłacić za cały rok z góry, przy czym to, o czym ja chcę opowiadać, czyli ta wersja edukacyjna jest zupełnie za friko, za darmo. No druga rzecz, że najczęściej kojarzy się z trzema podstawowymi aplikacjami, Wordem, PowerPointem, Excelem, czasem jeszcze ktoś ma tam skojarzenia, nie wiem, z Accessem czy z czymś takim, którego akurat tu niekoniecznie doświadczymy. I to są prawidłowe skojarzenia, tylko jedna rzecz. Tak naprawdę Office 365 dla edukacji w tej bezpłatnej wersji to naprawdę dużo większy pakiet programów niż te podstawowe trzy aplikacje typu Word, PowerPoint, Excel, które oczywiście tam są, ale jest ich znacznie, znacznie więcej. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że to jest cały pakiet umożliwiający komunikację, dostęp do informacji, uczenie i naukę, współpracę, tworzenie i publikację w dość przyjemny sposób. Ale z punktu widzenia kadry zarządzającej, w ogóle naszej kadry pedagogicznej, to łatwiejsze zarządzanie szkołą, bardzo fajne prowadzenie projektów i w ogóle lekcji takich projektowych, dostosowanych w sumie do oczekiwań naszych milusińskich. No i w końcu oszczędności. A jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, no to nie wiem jak u Was, ale często w tych szkołach, z którymi współpracuję czy pracuję, jest sobie tak zwany pokój nauczycielski. Tam wiszą takie olbrzymie tablice korkowe na ścianie. Są tam dyżury, zastępstwa na dany dzień i tak dalej. Uwielbiam te krótkie 5-minutowe przerwy, kiedy ktoś z drugiego piętra biegnie szybko do pokoju nauczycielskiego, sprawdzić, czy mu przypadkiem nie wrzucili właśnie jakiegoś zastępstwa na dyżurze czy na lekcji. Tak naprawdę korzystając z Office 365 możemy cały ten pokój zwirtualizować i mieć do tego dostęp na swojej komórce w dowolnym miejscu i te 5 minut przerwy wykorzystać dla siebie, a niekoniecznie, żeby pobiec do pokoju nauczycielskiego. No druga rzecz, te projekty edukacyjne, właściwie dla mnie coś oczywistego, bo ta technologia gdzieś w tle świetnie w tym może pomóc. Oszczędności, bo w szczególnych przypadkach jestem w stanie zrezygnować praktycznie z kserówek. To oczywiście wymaga wielu fajnych przyzwyczajeń po obu stronach, i moich uczniów, ale jest to jak najbardziej do zrobienia i faktycznie tu oszczędności mogą być nie tylko te finansowe, ale w tym dźwiganiu tego w te i nazad, jeżeli chodzi o sprawdzenie jakichś prac klasowych, kartkówek czy innych dokonań naszych milusińskich. No zresztą świetnie się to wpisuje w prowadzenie zajęć metodą STEAM, tak? Science, Technology, Engineering, Art, Math, łączących tak naprawdę w tych projektach zarówno twórcze myślenie algorytmiczne, ale
komunikację, pracę zespołową, pracę projektową czy samodzielną pracę na rzecz zespołu. O, tu ta technologia świetnie się przydaje i właśnie usługi, które mamy do dyspozycji, bardzo fajnie pasują. No, najwyższy czas powiedzieć, co wchodzi w skład tych usług. No to w dużym skrócie, chyba najważniejsze z nich. Przede wszystkim poczta. No, ostatnio mieliśmy program aktywnej tablicy. Zresztą tutaj, zanim się podłączyliśmy wszyscy, to chwilkę nawet mieliśmy okazję rozmawiać. Aktywna tablica wymagała zgłoszenia, czyli przesłania jakichś formularzy i innych rzeczy, często mailem do kuratorium. Różnie to było w różnych województwach. No, dowcipy z brodą, rzekłbym, a właściwie anegdoty z brodą, tu się powtórzyły, bo znowu były i to nierzadko przypadki, że dyrektor szkoły wysyłał to wszystko z adresu typu marlenka@buziaczek.pl. Niezbyt to profesjonalnie brzmi. Tutaj dostajemy możliwość założenia kont pocztowych dla wszystkich nauczycieli i uczniów w naszej domenie szkolnej i co więcej, szkoła nad tym panuje, ale nie ma całego zaplecza serwerowego, które trzeba utrzymać i ponosić z tym związane koszty, administrować i tak dalej. Nie, no administrujemy, w sensie zakładamy konta, przydzielamy uprawnienia i to jest dużo prostsze. Jeszcze jedna zaleta tej poczty, bo oczywiście inne też zaczynają to mieć, ale tu mamy to wbudowane. Ja mogę załączyć dowolnej wielkości plik. Może to być film w jakości HD, pełnometrażowy i też uda mi się go wysłać, bo tak naprawdę nie załączę tego pliku, tylko załączę link do pliku, który zostanie automatycznie zamieszczony w drugiej usłudze, OneDrive. OneDrive to jest z kolei dysk wirtualny, na którym mogę trzymać moje pliki. I dla każdego użytkownika w tej usłudze jest na dzień dobry przyznawany 1 terabajt miejsca. Nie wiem, ile macie miejsca na dyskach swoich komputerów prywatnych. Ja od 128 do 1 terabajta, 128 gigabajtów do 1 terabajta. Właściwie jestem w stanie sobie zsynchronizować wszystkie dokumenty z tym dyskiem, no bo on oprócz wszystkiego potrafi automatycznie przekazywać wszystko, co stworzę na moim komputerze do chmury. A jeżeli mam skonfigurowane kilka komputerów, to automatycznie synchronizuje mi to dokumenty między komputerami. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że ja do OneDrive'a, jak do każdej innej usługi, mam dostęp poprzez przeglądarkę internetową. Czyli nawet jak nie mam swojego sprzętu, pojechałem gdzieś na konferencję, to nie muszę pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą jakąś prezentację. Bo jak gdziekolwiek jest internet, właściwie jak nie ma internetu, to trochę jakby nie było prądu, jestem w stanie się zalogować przez przeglądarkę i nawet z przeglądarki za pomocą PowerPointa online tą prezentację wyświetlić. No i OneDrive to jest tak naprawdę ten dysk sprzężony właśnie z usługami typu Word, typu Excel, czy w końcu właśnie PowerPoint. Czyli mam dostęp nie tylko do dokumentów, ale jestem je w stanie otworzyć i edytować w przeglądarce. Oczywiście tam nie ma wszystkich narzędzi, żeby była jasność, ale te podstawowe są. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to w ogóle wystarczająca funkcjonalność. Być może niektórych funkcji w Wordzie czy w Excelu będzie brakowało bardziej na etapie liceum, jeżeli mówimy o podstawie programowej do informatyki. Ale mimo wszystko ja nadal mogę przeglądać dokumenty, częściowo je edytować, wprowadzać zmiany i w wielu wypadkach to jest fajne. W dodatku odpada mi coś takiego jak tłumaczenie moich kochanych uczniów bądź studentów, że ja w domu mam inną wersję PowerPointa i to dlatego ta moja prezentacja tutaj się nie da otworzyć, bo ja mam nowszą, starszą. No nie, jeżeli wrzuciłeś to na OneDrive'a, udało ci się w domu otworzyć, to uda ci się otworzyć ją również w szkole. Problem z głowy. A dla mnie bardzo, 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 bardzo fajna rzecz, jeżeli o to chodzi. No i kolejne trzy właściwie usługi, które ja uwielbiam i o których postaram się opowiedzieć Wam więcej i w dodatku pokazać je troszkę na żywo. OneNote, Notes, który ma też swoją wersję klas notebooka, czyli notesu zajęciowego dla danej klasy, dla danej grupy zajęciowej, bo to jest chyba lepszym określeniem. OneNote to jest nic innego jak taki notes na przykład z wkładanymi kartkami, gdzie mogę go podzielić na ileś sekcji, a wprowadzać notatki, tylko w tym wypadku te notatki mogą być bardzo multimedialne. Ja tam mogę zamieszczać filmy, mogę zamieszczać oczywiście obrazki, po filmach i obrazkach mogę mazać, ale mogę również tam zamieszczać na przykład zadania z GeoGebry, które bezpośrednio w notatniku będą działać, tak samo jak film da się w tym notatniku odtworzyć. Mogę mieć takiego OneNote'a,
udostępnionego dla klasy tylko do odczytu, ale mogę mieć też jego wersję, która się właśnie nazywa Class Notebook, gdzie nie tylko ja mogę coś dodawać, ale to moi uczniowie mogą coś dodawać, a ja mogę to oceniać. No właśnie tam mogę wykorzystać na przykład wydrukowanie PDF-a do tego notatnika, który jest kartą pracy, którą uzupełnia uczeń, a ja to na swoim komputerze w dowolnej przeglądarce sprawdzam, oceniam. Nie noszę tego wszystkiego ze sobą, co więcej mamy na żywo podgląd w razie potrzeby do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Co więcej, to jest bardzo fajne narzędzie, żeby zwiększyć użyteczność tablic multimedialnych w naszej szkole. Nie wiem, jak jest u Was i to może być pytanie do Was na czacie, można by napisać odpowiedź. Czy lubicie korzystać z tablic multimedialnych? W szczególności, jeśli jesteście nauczycielem, który zmienia salę w czasie dnia pracy. Generalnie, powiem tak, to jest największa przeszkoda, bo zazwyczaj w każdej z tych sal jest zupełnie inna tablica innego producenta z innym oprogramowaniem. OneNote pozwala na przykład mazać po tych notatkach zupełnie swobodnie, więc jak tablicę wykorzystam jak ekran dotykowy, to ja mogę właściwie tworzyć w OneNote notatki na tej tablicy multimedialnej, a taki notes na przykład na żywo udostępnić moim dzieciakom, że zaraz po lekcji wszystko, co żeśmy razem wypracowali na tej tablicy, oni po lekcjach mają dostępne. Mnie to nie kosztuje dodatkowego czasu. W domu jestem w stanie częściowo te notatki sobie właśnie przygotować. Jakieś linki, filmy, jakieś inne zadania wręcz w tym notesie. I niezależnie w której klasie jestem, niezależnie jaką mam tablicę multimedialną, jestem w stanie z tego korzystać. Dla mnie to jest jednym z tych fajnych funkcjonalności Office'a. No i dwie jeszcze usługi, Sway i Forms. Pierwsza, Sway, szybka publikacja internetowa w atrakcyjnej formie, ale z możliwością skupienia się na treści, a nie na tym, jak ma to wyglądać, bo wygląd to ta usługa jest w stanie wygenerować automatycznie, wylosować wręcz. Jak mi się nie podoba, to wciskam jeden przycisk, i za chwilę otrzymuję trochę inny projekt z inną czcionką, kolorami, z innym układem. I mogę tak losować, aż mi się coś spodoba. Bardzo fajne, bo dzieciaki zaczynają myśleć o tym, co zamieścić. Jaki tekst, jakie zdjęcia, jakie filmy, a nie zastanawiają się nad tym, jak to ułożyć na stronie. Więc do takiego zastąpienia typowych zadań uczniowskich typu prezentacja multimedialna, referat w Wordzie, to jest bardzo fajne narzędzie. Tym bardziej, że ja jestem w stanie ograniczyć dostępność do tak przygotowanej pracy, do wybranych uczniów, do wszystkich, którzy mają konta w mojej społeczności szkolnej, a to daje mi tą możliwość, że korzystam z prawa dozwolonego użytku, czyli mogę dużo więcej niż przy publikacji internetowej, ale właśnie jeśli chcę opublikować to w internecie, to też mam taką możliwość. Co więcej, Sway'a mogę wrzucić na przykład na swój blog, mogę go wrzucić na przykład na główną stronę szkoły. Zresztą sporo szkół korzysta do stworzenia relacji z jakichś imprez właśnie z usługi Sway, bo to bardzo fajnie łączy wszystkie te treści ze sobą. Także bardzo fajne narzędzie. I forumsy? Szybkie tworzenie ankiet albo testów. To Wam spróbuję pokazać na żywo i też pokazać, w jaki sposób możecie udzielić odpowiedzi na krótką ankietę. Mam nadzieję, że ten test nam fajnie wyjdzie i uda się to faktycznie zaprezentować. No co, może żeby nie zanudzać samą prezentacją, spróbuję udostępnić Wam mój ekran w tej chwili. No i faktycznie pokazać Wam co nieco, jeżeli chodzi o OneNote'a. Ja w tej chwili, mam nadzieję, że ekran jest widoczny, bo w tej chwili nie widzę czatu, ale mam nadzieję, że to będzie widoczne. Właściwie mam na ekranie OneNote'a w wersji zainstalowanej na komputerze. Dlatego, że z usługą Office 365 w tej wersji bezpłatnej dostaję kilka programów, które mogę sobie w zupełności legalnie zainstalować. Ktoś się włączył z mikrofonem? Ekran się jeszcze ładuje, poczekaj chwilkę. O, jest ekran, okej. Dobra, okej. No to właśnie, widać w tej chwili tą wersję zainstalowaną OneNote 2016, którą za darmo w ramach usługi możemy sobie zainstalować, aktywować pełną wersję. I teraz, co w takiej notatce OneNote'owej może się znaleźć? Na przykład ja na początku chciałem przygotować sobie lekcję o motylkach, no to najpierw wypisałem sobie listę rzeczy do zrobienia,
dałem sobie możliwość odhaczania, co już zrobiłem, co nie, czyli tak naprawdę otagowania tych moich jakby zadań, które sobie tutaj wypisałem, no a następnie zrealizowałem, czyli mam jakieś linki do Wikipedii, do jakichś stron na focus.pl, które właśnie o tych motylach opowiadają o ich życiu. Mam sobie linka zrobionego do zdjęć z motylkami, ale także na przykład wstawiony film bezpośrednio w Notesie z YouTube'a. Ja mogę ten film kliknąć, on się chwilę oczywiście będzie ładował, bo on jest odtwarzany z YouTube'a, ale ja nie muszę, przyciszę może wyciszę, nie muszę jakby wychodzić z tego Notesu, żeby ten film obejrzeć. W dowolnej chwili mogę go też zatrzymać. Co więcej, no mogę po prostu tutaj opublikować na przykład dokument PowerPointa, który uczeń będzie mógł sobie na przykład pobrać, czy ja w czasie lekcji będę mógł na tej tablicy po prostu na nim wyciapnąć i uruchomić tą prezentację. To, co Wam wspominałem, mogę dowolny plik PDF-a albo Worda wstawić tu, ale w formie wydruku. No i tak jak w tej chwili widać, ja po takim wydruku mogę sobie mazać, tak? Co więcej, ja mogę też, mam nadzieję, że to na żywo w miarę widać, powiększyć sobie fragment, na nim coś zaznaczać dzieciakom, dopisywać, dorysowywać, właśnie korzystając z możliwości chociażby ekranu dotykowego lub po prostu z myszki i z narzędzi rysowania, które mam dostępne w samym programie. Ale co jest najfajniejsze, że wszystko to, co robię w tym programie, czyli w tym zainstalowanym u mnie programie OneNote na komputerze, na żywo jest aktualizowane w programie dostępnym w przeglądarce, w wersji online. Także nawet jeżeli coś po tym filmie zacznę sobie mazać w pewnym momencie, to też będzie widoczne. Ja teraz spróbuję, słuchajcie, przejść do tej lekcji o motylach, ale w przeglądarce internetowej. Wchodzę sobie w Chroma, wchodzę sobie w otwartego wcześniej OneNote online. Ja to robiłem w przykładowych notatkach, więc sobie przełączam się. Oczywiście wszystko zależy od prędkości działania internetu. Ja tam byłem, no właśnie, na przelekcji na temat motylków. Mam nadzieję, że to, co mazałem i dopisywałem, już się synchronizowało, a jeśli nie, to zaraz się synchronizuje. Zaraz sobie porównamy. Tak, bo tutaj robiłem jakieś dopiski. No właśnie, był jakiś dopisek. Tu jeszcze domaluję sobie słoneczko. To, co jest istotne, tutaj jest taka zielona ikonka dwóch strzałek w kółeczku. To oznacza, że w tej chwili ten mój notes jest zsynchronizowany z chmurą. Jak on się tu skończy synchronizować, to właściwie wszystkie moje dopiski dokonane w OneNote, tym zainstalowanym na moim komputerze, powinny znaleźć się już w usłudze w chmurze, tak? No to widać, że jeszcze ta synchronizacja trwa, ale ja już się powoli przełączę do okienka w Chromie. No i tu jeszcze nie widzę tego słoneczka, które namalowałem, ale przejdę do innej strony, wrócę do tej strony. Tak, widać jakieś ciekawe wcześniejsze notatki z misiem. Wrócę sobie do tej strony i mam nadzieję, że w końcu ta synchronizacja nastąpi. No, w tej chwili trochę obciążam mój internet. O, już jest słoneczko. Tak, czyli to, co przed chwileczką robiłem. Przeciążam trochę internet, bo jednocześnie nadaję obraz z kamery, głos i jeszcze udostępniony ekran, ale mimo wszystko ta synchronizacja następuje dość szybko. Czy trudno jest takie notatki w OneNote przygotować? Ja śmiem twierdzić, że nie, że wręcz przeciwnie, jest to dosyć prosta sprawa, jeżeli o to chodzi. Tak naprawdę wejdę sobie do tej wersji zainstalowanej na komputerze, żeby odrobinkę szybciej działało. Dodam sobie nową stronę. Powiedzmy, że będę chciał dodać jakiś film z YouTube'a, tak? Film z YouTube'a. Ustawiam się, i to jest też zaletą notesu, w dowolnym miejscu, gdzie ten film będę chciał dodać, na przykład tutaj, po prostu dwukrotnie klikam myszką, pojawia się kursorek. Wracam na chwilę do Chroma i trochę jak Adam Słodowy przygotowałem sobie filmik na YouTube, PowerPoint. Pod filmem na YouTube zawsze mam udostępnij. No to klikam udostępnij, pojawia się adres. Mogę poprosić, żeby rozpoczął się od tego momentu, w którym zatrzymałem film. Czyli w tym wypadku od pierwszej minuty, nie od początku, to po pierwszej minucie, robię kopiuj. Skopiowałem sobie ten adres, wracam do mojego OneNote'a, miga ten kursorek, robię Ctrl-V. No to w pierwszej chwili wstawia się link, ale już po sekundzie zostaje podmieniony na film z YouTube'a.
Wystarczy kliknąć play. No i mam nadzieję, że to też będzie widać. Ten film zaczął się tutaj mi odtwarzać, tak? Oczywiście ja go zatrzymam. W podobny sposób mogę inne zasoby udostępnić. Wspomniałem wcześniej o GeoGebrze, to spróbujmy, tego nie mam przygotowanego, ale sobie zrobię nową zakładkę w Chromie. Wejdę na GeoGebrę i wylosuję któryś z gotowych projektów. Tak, mam jakieś materiały. Nie wiem co, nie jest to takie bardzo istotne, ale mam jakiś materiał i mam przycisk udostępniania. Jeżeli ja sobie kliknę na przycisku udostępniania, wybiorę link, mogę ten link skopiować, tak, z GeoGebry, wstawiam go do mojego OneNote'a, znowu w dowolnym miejscu, Ctrl-V, podmienia się na gotowy projekt w GeoGebrze, który tutaj mogę uruchomić. On się w tej chwili przeładuje. Będę mógł się nim bawić bezpośrednio na tej stronie w moim notesie. Notes dzielę tak naprawdę na zakładki. Tutaj one są u góry widoczne. Mam dwie w tym wypadku. Chmurę dla edukacji i przykładowe notatki do lekcji. I w każdej z zakładek mogę właściwie dowolną liczbę stron utworzyć. Co więcej, te strony są tutaj właściwie nieskończone ani wzdłuż, ani wszerz. No i oczywiście po tym wszystkim też mogę najzwyczajniej w świecie pisać, malować, zaznaczać, robić jakieś wykresy i tym podobne rzeczy. Jak chcę dopisać coś z klawiatury, to wystarczy kliknąć, mogę pisać. Co może być fajne dla matematyków? Jeżeli mamy jakichś nauczycieli matematyki, a to na przykład fajne jest to, że na takiej tablicy multimedialnej mogę różnego rodzaju wzory zapisywać. Ale takie wzory mogę sobie też zaznaczyć i na przykład przekształcić za pomocą narzędzi konwersji na pismo odręczne, na zapis matematyczny. Klikam. On proponuje. Chwilkę musi rozpoznać. 2x kwadrat minus 4x mi plus 5 równa się y. No rozpoznał całkiem fajnie. Spróbujmy wykonać inny, na przykład z do kwadratu plus x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z y. No, ciekaw jestem, czy rozpozna. Ja trochę bazgrzę jak kura pazurem. Wybieram pismo odręczne. Konwertuj. No, widać, że ja trochę przesadziłem, więc na przykład wycieram sobie ten znak równości i jeszcze raz go próbuję. No, jest znacznie lepiej. Jak prawidłowo rozpoznał, wystarczy zrobić wstaw. Ląduje mi ten zapis już w formie matematycznej na stronie mojego notesu. No, w ten sposób mogę się bawić i rozpoznawać. W wersji, jeżeli ktoś używa Windowsa 10, to tam jest wbudowana wersja OneNote'a dla Windowsa 10, i właściwie to tą wersję, nawet bardziej bym polecał matematykom czy fizykom, spróbuję ją u siebie też uruchomić, bo ona ma kilka zalet, których nie ma w tej wersji OneNote 2016, której przed chwilką używałem. Jeżeli ja tą wersję sobie uruchomię, spróbuję ją powiększyć na cały ekran, otworzyła mi się na tej samej stronie, ale powiedzmy ja sobie, i nawet zobaczcie, już jest porównanie, tak? Ono być może tu jest do końca widoczne, ale jest to z tym z do kwadratu x. Ja wezmę czystą stronę, żeby to nam się nie pomyliło. Matematyka 2. No znowu, powiedzmy jakieś proste równanie kwadratowe, powiedzmy 2x kwadrat plus 3x minus 1 równa się y. Tak, na żywo sobie zapisałem, zaznaczam to równanie i tutaj jest oczywiście pismo odręczne na tekst, jakieś tego typu rzeczy, ale jest też specjalna funkcja konwertuj i rozwiązuj równania matematyczne. Tam mieliśmy samą konwersję, tutaj mam jeszcze rozwiązanie. Jak to działa? No rozpoznał, chyba nawet prawidłowo w tym wypadku. Mogę wybrać akcję dla tego równania, na przykład poprosić, żeby rozwiązał względem x-a. No to mam odpowiedź. Ale mogę też poprosić go, żeby pokazał mi kroki, na przykład z użyciem formuły kwadratowej. Chwilkę to trwa, ale zobaczcie, tutaj mam krok po kroczku, w jaki sposób dochodzimy do tego rozwiązania.
Co więcej, no mogę jeszcze poprosić o akcję pod tytułem wykres dwuwymiarowy. Oczywiście ja go mogę sobie tam ustawiać, przestawiać, a jak mi się już ustawi fajnie, to mogę wstawić go na stronę. Bardzo fajne według mnie narzędzie, znaczy dobrze wiedzieć, że w ogóle uczniowie mają do czegoś takiego dostęp, ale narzędzie do właśnie dokonywania eksperymentów, sprawdzania tego, czy dobrze rozwiązałem, czy nie, do takiej samodzielnej też nauki dla dzieciaków. Więc tych możliwości w samym OneNote jest całkiem sporo. W wersji z kolei OneNote 2016 mam fajne narzędzia chociażby dla języków obcych. Ja mogę na przykład przygotować dla dzieciaków jakieś teksty do zadania, do ćwiczenia, ale tu są wbudowane również narzędzia edukacyjne i coś, co się nazywa czytnikiem imersywnym. Jak wybiorę sobie czytnik imersywny, mam nadzieję, że się to włączy, o właśnie, to mogę na przykład odtworzyć sobie. Donald Trump says a book containing damaging allegations about his administration. Niestety trochę go przeciążyłem, ale generalnie podświetla czytany wyraz i ja go mogę usłyszeć. Mogę też zaznaczyć na przykład sylaby. Mogę poprosić o zaznaczenie, żeby jednym kolorem czasowników innym i przymiotników jeszcze innym. Bardzo fajne narzędzie do nauki języków obcych. Niestety nie pokażę wam dyktowania, ale tutaj jest też dyktowanie i mogę wybrać sobie jeden z kilku języków, właśnie angielski, francuski, hiszpański, niemiecki. I on wtedy też postara się rozpoznać i wypisać to, co powiedziałem. Nie pokażę tego, bo mikrofon jest w tej chwili zajęty do komunikacji z wami, więc po prostu ta funkcja nie zadziała. Natomiast co jest w tym fajnego, jak dla mnie? No, on jest dużo bardziej wymagający, niż wymagający jest drugi człowiek. Ja naprawdę muszę poprawnie powiedzieć, żeby on to poprawnie zapisał. Także możliwości OneNote'a są naprawdę dosyć fajne i nawet w tej najbardziej prostej, notabene, wersji chmury dla edukacji, notesu, tak, na przykładzie tej chmury dla edukacji, jeśli ja ją mogę edytować, tutaj akurat nie miałem jej wersji do edycji, zaraz sobie to spróbuję poprawić, mogę wykorzystywać część narzędzi i one faktycznie są dodawane, chociażby właśnie tych narzędzi do rysowania. Zaraz się załaduje, mam nadzieję, z narzędziami. Nie, wylogowało mnie w międzyczasie, no dobra. Zaraz spróbuję nad tym zapanować. W każdym razie, no wtedy mogę wykorzystywać te narzędzia w przeglądarce, nawet nie mając zainstalowanego czy zsynchronizowanego oprogramowania na komputerze, a więc na każdej białej tablicy, na każdej tablicy multimedialnej, która jest dostępna u mnie w szkole. To jest w sumie takim bardzo fajnym narzędziem, jeżeli chodzi o to wykorzystanie. Biorąc pod uwagę, że są to narzędzia darmowe, no bardzo fajna usługa. Wrócę na chwilkę do slajdów. No omówiłem tego OneNote'a w wersji takiej podstawowej, natomiast bardzo fajnie działa OneNote w wersji klasowej. Postaram się nawet wyjaśnić chyba na podstawie no bardzo prostego wykresu. Przełączę się z powrotem na udostępnienie ekranu. Już chyba widzicie z powrotem mój ekranik. Przechodzę sobie do chmury. No właśnie. OneNote wersji klasowej. To jest ten samo narzędzie. Tylko mój notes jest w tym momencie dzielony na kilka sekcji. Po pierwsze w tym notesie mam sekcję z notesem nauczyciela. To znaczy, że ja tam mogę wszystko sobie zapisywać, na przykład przygotowywać karty pracy dla uczniów, przygotowywać jakieś tego typu materiały dla nich, których oni nie będą widzieli. Czy na przykład też komentować, oceniać ich pracę, ale w taki sposób, żeby nie mieli do tego dostępu. Potem mam bibliotekę zawartości, gdzie jako nauczyciel mogę zamieszczać nowe treści, zmieniać je, edytować, dodawać strony, a uczniowie mogą tylko czytać z tego obszaru notesu, bądź kopiować notatki, ale nie mogą nic tam zmienić. Potem mam obszar współpracy. To jest taki Hyde Park.
Wszyscy. I ja, i uczniowie mamy te same prawa. Czyli jak ja coś tam wrzucę, napiszę, to uczniowie mogą to usunąć, zmodyfikować, dopisać. No na tym to polega. To zostało pomyślane głównie pod projekty edukacyjne. No tylko, że oczywiście natychmiast społeczność nauczycieli z całego świata zgłosiła jeden problem. No fajnie, ale chcemy, żeby dzieciaki pracowały w zespołach i mają ze sobą konkurować, to oczywiście zespół A może zespołowi B coś popsuć. No to prawda. W związku z czym dodana została bardzo fajna rzecz. Ja mogę sobie cały ten obszar podzielić właśnie na zespół pierwszy, zespół drugi, zespół trzeci. Także tylko osoby z danego zespołu w danej sekcji mogą wprowadzać zmiany, dodawać stronę, edytować notatkę. Reszta w ogóle może nie widzieć tej zakładki, jeśli takie założenie przyjmę w projekcie, albo może mieć tylko jej podgląd, ale nie może nic tam zmodyfikować. Bardzo fajne, jeżeli właśnie chodzi o takie prowadzenie projektów. Natomiast oczywiście każdy uczeń, który został dodany do tego notesu klasowego, będzie miał swój obszar. Ten obszar jest widoczny przez konkretnego ucznia i oczywiście przeze mnie jako nauczyciela. Zarówno uczeń, jak i ja mamy tam pełne prawa zmieniania, edytowania, no w szczególności dla mnie jako nauczyciela, po to, żebym mógł tym obszarem, za pomocą tego obszaru też dokonywać oceny, którą będzie widział uczeń. Bardzo fajna sprawa. W praktyce to wygląda w ten sposób, że no po prostu mam te dodatkowe sekcje, właśnie nazwane Biblioteka Zawartości, Obszar Współpracy, tylko dla nauczyciela, a potem widzę poszczególnych z moich uczniów. Oni oczywiście będą widzieć tylko Bibliotekę Zawartości, Obszar Współpracy i swój notesik. Bardzo proste, bardzo fajne narzędzie. Jak w praktyce to działa? To mogę spróbować szybciutko pokazać, jak taki notes możemy założyć. Wchodzę na główną stronę usługi Office 365, klikam sobie na Class Notebook i będę miał do dyspozycji cztery narzędzia, a mianowicie utworzenie nowego notesu, dodanie, usunięcie uczniów, dodanie, usunięcie nauczycieli albo zarządzanie notesami. No to ja zacznę od utwórz notes dla zajęć. Po kliknięciu uruchamia się kreatorek. No muszę jakąś nazwę tutaj nadać. Powiedzmy, że to będzie notes typu warsztaty Office 365 i po prostu super belwszy nocą, tak? Ta nazwa powinna powiedzieć coś mi i coś moim uczniom. Najczęściej to jest nazwa przedmiotu i dla której klasy. Dobra, przechodzę dalej. No to pokazuje mi taką podpowiedź, o której ja Wam powiedziałem. Obszar współpracy, biblioteka zawartości, notesy uczniów. Ja to wiem, idę dalej. A moment, kiedy najczęściej popełnia się błąd, bo tu mogę dodać innego nauczyciela, tak, jako współprowadzącego w moje zajęcia. Na przykład mógłbym chcieć dodać kolegę Michała Grześlaka. No to zaczynam pisać jego nazwisko, dodam bez błędów. No i mi podpowiada, znalazł dwa konta z nazwiskiem Michał Grześlak, wybieram to prawidłowe, Michał będzie w tym momencie moim drugim nauczycielem, który ma pełne prawa do tego notesu. Przechodzę dalej, chciałbym dodać uczniów. Przechodzę dalej, ok. Mogę dodać ich z palca, na przykład wpisać po nazwisku, na przykład żyrafka, chciałbym, żeby tutaj się pojawiła. Zaczynam pisać nazwisko, to on mi je podpowiada, mogę kliknąć. Czapelkę bym chciał dodać. No proszę bardzo, zacząłem pisać. Nie muszę nawet pamiętać całości. Mogę też skorzystać z adresów e-mail. Jeżeli to jest taka grupa zajęciowa niezwiązana z klasą, więc administrator na przykład nie utworzył dla tej grupy zajęciowej grupy na poziomie Office 365, to wystarczy, jak ja będę miał na przykład, muszę trochę się dostać do pulpitu, no właśnie, zwykły plik na przykład stworzony w notatniku z adresami e-mail wszystkich tych osób. Tak, mam tutaj kilka takich przykładowych kont z mojego Office'a. Ctrl-C. Przechodzę do przeglądarki, gdzie zakładam mój notes i po prostu je tutaj wklejam. Zobaczcie, że one bardzo szybko zostały zmienione na odpowiadające im nazwiska moich uczniów. No w tym wypadku akurat na nazwy zwierzątek, ale można by było to porównać do nazwisk moich uczniów. Przechodzę dalej. Dla każdego ucznia mogę w jego notesiku utworzyć zakładki. On mi proponuje cztery domyślne, ale ja na przykład nie chcę mieć tam testów,
Natomiast wolałbym dodać sobie zakładkę chociażby z projektami edukacyjnymi, tak? Edukacyjne, nawet podpowiada, super. Czyli taką zakładkę chciałbym, żeby została utworzona. Klikam na dalej. No, tak będzie wyglądał mój notes. Obszar współpracy, biblioteka zawartości, a potem na nazwiska moich uczniów, czyli ich notesiki. Notes ucznia będzie znacznie prostszy, bo będzie działał obszar współpracy, biblioteka zawartości, swoje nazwisko, a w nim te zakładki, które ja chciałem dodać. Klikam utwórz, to trwa do kilku minut. No, w zależności od prędkości działania i aktualnego obciążenia usługi, liczby uczniów, których dodałem, no, to jest ze sobą powiązane. Jak skończy, to wyświetli mi właściwie, przepraszam, informację, że mogę sobie ten notes już online otworzyć, ale dla tych, którzy uważnie mnie słuchali, pewnie zabrakło jednego. Tu nie ma w tej chwili obszaru tylko dla nauczyciela, którego uczniowie w ogóle nie będą widzieć. To po utworzeniu notesu mogę szybko dodać i to spróbuję za chwilkę też pokazać. OK, notes się utworzył, ale ja jeszcze go nie będę otwierał. Przejdę do strony głównej, czyli do tych czterech ikonek z narzędziami. Wejdę w zarządzanie notesami. Odszukam mój notes, jak tylko zostaną one wyświetlone. Notes klasowy. Nazwałem go warsztaty o 365 Superbel 3 nocą, no więc jadę dalej, aż do W, warsztaty, mamy SB nocą i zobaczcie, po pierwsze mógłbym zmienić, gdybym się pomylił albo chciał coś jeszcze dodać w sekcji w notesach uczniowskich, ale mam po drugiej stronie, włącz grupę sekcji tylko dla nauczyciela, no to klikam, bo ja ją chcę, poniżej mam taki przełącznik, zablokuj albo odblokuj obszar współpracy. No, jeżeli ten obszar współpracy wykorzystywaliśmy z dzieciakami do wspólnej pracy nad jakimś projektem, no to najczęściej przychodzi taki moment, kiedy tą pracę trzeba byłoby ocenić. No to fajnie byłoby zablokować możliwość dokonywania przez nich zmian dopóki nie skończę oceniania. No to wystarczy właśnie tym przełącznikiem zablokować, oni na ten czas nie są w stanie wprowadzić żadnej zmiany. Dla mnie bardzo fajna sprawa. No powiedziałem, że możemy ten obszar podzielić. No to zobaczcie, jeżeli wejdę w uprawnienia obszaru współpracy, to ja bardzo prosto i szybko jestem w stanie sobie tam stworzyć dodatkowe zakładki dla poszczególnych zespołów, bo domyślnie wszyscy uczniowie i nauczyciel mają tam pełne prawa, ale ja mogę dodać specjalną sekcję, nazwać ją zespół pierwszy i na przykład powiedzieć, że żyrafka, czapelka i morsik należą do tego zespołu i to oni mają tu uprawnienia. Reszta uczniów, no to na dole mogę wybrać. Mogę im udzielić tylko praw do odczytu wszystkim, którzy należą do tej klasy, a jeśli nie chcę, to po prostu zostawiam to odznaczone. No powiedzmy, będę chciał, żeby mieli. Klikam utwórz, no już chwilkę to trwa, ale za chwilkę ten obszar już zostanie wzbogacony o tą sekcję do zespołu pierwszego. No właśnie powstało. Tak bym mógł dodać kolejne, ale trochę szkoda mi czasu, więc tu już wybieram zamknij. I spróbuję otworzyć ten notes w aplikacji online, czyli w przeglądarce internetowej, krótko mówiąc. Chwilkę to się ładuje. O, świetnie. No to chyba muszę się przelogować w usłudze, słuchajcie. Szybko zamknę wszystkie okienka. Przed połączeniem się przechodziłem pomiędzy różnymi połączeniami internetowymi. Zaraz spróbuję odpalić nowe okienko, nowe okno. Zalogować się do usługi. Ok, jestem administratorem, ale już szybciutko wchodzę na stronę główną. Masz nowe powiadomienia? Dobrze. Wchodzę jakby jeszcze raz do klas notebook, tak, żeby to pokazać. Byliśmy w zarządzaniu notesami, więc odszukuję mój notesik warsztaty, który przed chwileczką z Wami stworzyłem, a to będzie ten. Ja otwieram go w aplikacji online. Mam nadzieję. No to chyba tego notesu nie uda mi się tak szybko pokazać. Chyba, że uda mi się przelogować. Zaraz zobaczymy. Tak.
No to jest ryzyko pokazu na żywo, prawda? Niestety w ten sposób podziała, że nie zawsze i wszystko szybko pójdzie, ale zalogujemy się jeszcze raz. Ciach. Jest ostatnia moja próba, bo jak się nie uda, no to trudno. No trudno. Coś poszło nie tak w tym wypadku. Być może coś z moim połączeniem internetowym. Więc nie dokończę jakby pokazu na żywo. Możecie mi zaufać, że w 99 przypadkach na 100 pewnie to zadziała bez żadnego opóźnienia i problemu. No tu mogą pewnie potwierdzić to chociażby Darek K. czy Sławek Batura. O, dzięki Darku, że potwierdzasz i Sławek też. No, to jest ryzykowne zawsze prowadzić pewne rzeczy na żywo. Okej, okay, zostało nam jeszcze 15 minut, więc chciałbym pokazać jeszcze dwie te z fajnych usług, o których opowiedziałem wstępnie, czyli Formsy i Sway'a. Zacznę może od szybkiej ankiety, czyli wejdę sobie w Forms. Załadowanie. Tak jak wstępnie powiedziałem, mogę tu przygotować testy albo ankiety. To ja wybiorę prostszą formę typu ankieta. Narzędzie jest naprawdę banalnie proste. No najpierw muszę nadać tytuł całej ankiecie. Powiedzmy, będzie to doskonalenie zawodowe nocą. Trzy kropeczki, dodaj pytanie. Będzie to pytanie typu wybór, oczywiście jest kilka innych, ale to będzie najprostsze, więc dodaję pytanie z opcjami do wyboru. Jak bardzo lubisz szkolić się nocami? Opcja pierwsza oczywiście bardzo, opcja druga bardzo, bardzo. No ponieważ brakuje trzeciej, to ją dodam. Tak bardzo, że aż mi zazdroszczą. OK. Mógłbym dodawać kolejne, ale ja poprzestanę na tym. Zaznaczę, że to wymagane, ale że dopuszczam wiele odpowiedzi. No i właściwie, patrząc tu, moja ankieta już jest gotowa, bo ją zapisano, tylko musiałbym Wam ją jakoś udostępnić. No to nie ma nic prostszego. Mogę kliknąć na przycisk udostępnij. Ja mam kilka opcji. Po pierwsze, muszę wybrać, kto będzie mógł wziąć udział w mojej ankiecie. Domyślnie jest tak, że wszystkie osoby w mojej organizacji, czyli te, które mają założone konto w Office 365, mogą odpowiedzieć na tą ankietę, no ale muszą się wcześniej zalogować. Ja wybiorę szybciutko opcję, że każda osoba, do której link dotrze, będzie mogła odpowiedzieć. W klasie, jeśli dzieciaki dysponują swoimi telefonami komórkowymi, to by wystarczyło wybrać opcję udostępnienia przez QR kod, każdy sobie zeskanuje. Tu, ponieważ mamy możliwość korzystania z czatu, to ja po prostu kopiuję link, który jest gotowy do wklejenia. Nawet nie muszę go skracać, bo wystarczy, żebym się przełączył teraz do okienka z czatem i wkleił Wam ten link, zrobił wyślij. Także poprosiłbym Was, żebyście kliknęli, a ja wracam do okienka z moją ankietą. I przechodzę do odpowiedzi. Już pierwsza odpowiedź nadeszła. Już 8, 10. Proszę bardzo, tak wygląda właściwie zbieranie odpowiedzi na ankietę, tak? W czasie rzeczywistym. A ewidentnie zielone pole wskazuje na odpowiedź C, tak bardzo, że aż mi zazdroszczą. Inne odpowiedzi też są w miarę popularne. Widać na wykresie kołowym. Tak, już 52 odpowiedzi, super, bardzo Wam dziękuję. Co ja z tym dalej mogę zrobić? Dwie rzeczy. Wyświetlić wyniki i oczywiście tutaj odpowiadaliście, o, no coś u mnie, słuchajcie, dzisiaj wyraźnie odmawia z posłuszeństwa. Cofam się. Tak. Jeszcze raz wchodzimy, odpowiedzi. O, teraz zadziałało. Mogę przejrzeć, jak kto odpowiadał. Wy odpowiadaliście anonimowo, bo nie logowaliście się, więc wszystkie osoby, które odpowiedź dodały, są anonimowe. Czyli nawet nie jestem w stanie ograniczyć, żeby każdy z Was tylko raz odpowiedział. No, taki mamy klimat w tym wypadku. Ale jeżeli bym pozostawił opcję, że trzeba się zalogować, to ja bym tu zobaczył nazwiska i mógł podejrzeć, kto jak głosował. W przypadku testu, no to oczywiste jest, że ja tych nazwisk potrzebuję. I wtedy zobaczę,
jak kto odpowiadał w danym teście. Bardzo fajna opcja druga. Mogę to wszystko pobrać w postaci pliku excelowskiego. Na przypadku testu będzie zaznaczona odpowiedź, będzie oczywiście pytanie, ale będzie też punktacja, bo w teście w szczególności mogę dodać punktację przy pytaniach zamkniętych. I to jest bardzo fajna sprawa. Fajne jest to, że działa to idealnie zarówno na komputerze w przeglądarce, jak i w przeglądarce na przykład na telefonie, smartfonie, tudzież na tablecie. Więc no, to jest bardzo fajne narzędzie do realizacji w praktyce Bring Your Own Device, czyli swoje własne urządzenie. Można wykorzystać faktycznie to, co dzieciaki mają w kieszeniach. Co jeszcze z fajnych usług? Sway. Na przykład nasz sztandarowy z Michałem Grześlakiem, czyli Sway właściwie na temat płazów. Szybciutko do niego przejdę. No taka sobie strona. Jeżeli ktoś chce obejrzeć u siebie w przeglądarce samodzielnie, to także już wklejam link. patch.link/sway/żaby. Powinna się otworzyć. Tak, oczywiście wszystkie linki do wszystkich materiałów później wstawimy. No i teraz taka sobie stronka, płazy zmiennocieplne zwierzęta wodnolądowe, jest jakiś kawałek tekstu, jest jakaś galeryjka zdjęć, zresztą jest nawet taka opcja z możliwością wyświetlenia opisu. Gdybym chciał, mogę powiększyć sobie te zdjęcia na cały ekran, żeby się im przyjrzeć dokładniej. Oczywiście na tej stronie mogę mieć też inne elementy, na przykład porównanie dwóch fotografii. Budowa wewnętrzna, budowa zewnętrzna, taki sobie suwaczek. Dalej może być po prostu zdjęcie z opisem, wyróżnione teksty, ale też może być film, który mogę załączyć z YouTube'a, czy samodzielnie przygotować i tutaj wrzucić. Czy dużo czasu zajmuje przygotowanie takiego materiału? No jeżeli mam gotowe treści, to nie. Co więcej, ten materiał będzie dobrze wyglądał również na przeglądarce na komórce, na tablecie, jak i na komputerze. Mam do głównej strony po zalogowaniu się użytkownika do Office 365, wybieram Sway'a. Ja tego Sway'a mogę przygotować na kilka sposobów. Mogę na przykład rozpocząć od gotowej prezentacji czy dokumentu w Wordzie, ale ja pokażę Wam pierwsze kroki tworzenia zupełnie od nowa, czyli wybiorę sobie plusik utwórz nowy. No i tak wygląda mniej więcej, troszeczkę nawet to pomniejsze, żeby było lepiej to widać. Narzędzie do tworzenia Sway'a. Niewiele na dobry widać. Tak naprawdę ja jestem w tak zwanym trybie scenariusza. Mogę nadać tytuł całej tej mojej strony, czyli całego mojego Sway'a, na przykład życie i twórczość płazów, żeby już pozostać przy tym samym temacie. On od razu mi podpowiada, że na takiej karcie tytułu to jeszcze mogę dodać jakieś tło. Tak, kliknę sobie na tym tle, to on mi nawet sam zacznie sugerować jakieś hasła do wyszukania, ale ja mogę też wpisać po prostu żaba, kliknąć lupkę. No zobaczcie, on od razu sugeruje, że jak to ma być tło, to poszuka sobie obrazów, a nie wideo. Poszuka ich tylko na licencjach Creative Commons. No i trochę tych zdjęć, jak widać, jest. No to wybiorę jakieś takie ładne, na przykład żabka za jakimś krzaczkiem, trawką i zwyczajnie w świecie przeciągnę. Po prostu upuszczam je na tym elemencie tła. I to już jest zrobione. Potem na przykład chciałbym dodać kolejny element. Mam plusik, mogę wybrać kartę. Powiedzmy, że to będzie podtytuł, tak? Będzie to na przykład tytuł płazy. Zwierzęta wodno, lądowe, przecinek zmienno-cieplne. Będę chciał coś wyróżnić, to zobaczcie, że na tej karcie na górze pojawiają się narzędzia właściwe dla tej karty. Na przykład wodno-lądowe będę chciał wyróżnić, no to zaznaczam i klikam na wyróżnij. Zmienno-cieplne natomiast zaakcentuję. Jak to będzie wyglądało w ostatecznej wersji projektu dla publiczności, dla czytelnika? To ja nie wiem. Na razie mnie to nie interesuje. Ja na razie pracuję nad logiczną
częścią dokumentu. No bo znowuż mogę tutaj teraz dodać jakąś treść tekstową. Ja biologiem nie jestem, skorzystam z pomocy podręcznika państwowego pod tytułem e-podręczniki. Wchodzę sobie i w e-podręcznikach piszę hasło dotyczące płazów. Płazy, zwierzęta wodno. I właściwie to powinno wystarczyć. Tylko z trochę błędów to robiłem. Staram się za szybko. A, to tylko płazy. Dobra. Mam nadzieję, że coś znajdzie. Znalazł. No to wchodzę. Szukam czegoś na temat ogólnie płazów. No bardzo ładnie. Mam jakieś dwa akapity. Biorę. Robię ulubioną czynność uczniów Ctrl-C. Wracam do mojego Sway'a. Ctrl-V. No i nawet mam. A nie zrobił ładnie tych akapitów, które tam były rozdzielone, ale to mogę zawsze zrobić sam ręcznie. No i mam kawałek tekstu. Pod tym tekstem chciałbym pokazać to zdjęć pokazujących różne okazy płazów. No to robię plusik. Mogę na przykład przejść do grupy i w grupie mam taką kartę, która się nazywa stos. No to ją dodam. No to jeszcze do tego stosu muszę dodać zawartość. Skąd? No mógłbym znowu skorzystać z sugerowanych, ale mogę na przykład skorzystać z mojego własnego OneDrive'a. Jak nadam słodowy na moim OneDrive'ie, trochę materiałów zdaje się zamieściłem, więc kliknąłem OneDrive'a, czekam aż mi pokaże pliki, które są na moim dysku. Zobaczcie, mam tutaj taki folder Sway materiały, no to tam wlezę. I bodajże chyba tu miałem folderek z czterema przykładowymi zdjęciami. No właśnie, są. To wszystkie cztery zdjęcia zaznaczam i przeciągam sobie nad ten stosik. No, one się ładują. To oczywiście chwilkę zajmuje. Jak się załadują, to na przykład widząc miniaturki będę mógł dodać podpisy do tych zdjęć. No, zaraz zobaczymy. No już się pojawiło. Pierwsza to widzę, że jest rzekotka zielona. Rzekotka zielona. Tutaj mamy ropuchę. Ropucha. Tutaj mamy praszkę. A tu będzie rzekotka po prostu, albo rzekotka mogła być szara chyba, ale pewnie nie jestem. Dobrze, rzekotki. No i zobaczcie, mam taki wstęp referatu na temat płazów. No oczywiście ja trochę tutaj sobie uprościłem i po prostu pokopiowałem teksty, ale to też jest pomysł na wykorzystanie tego narzędzia, bo wy możecie w Sway'u przygotować swoją wersję podręcznika, tak? Możecie przygotować fragmenty takiego podręcznika, które będziecie wstawiać sobie do OneNote'a, ale to jest też genialne narzędzie dla naszych milusińskich, żeby zamiast kolejnej prezentacji, czy kolejnego referatu w Wordzie, czy pisanego odręcznie, przygotowali po prostu coś, co będzie na stronie www. Jak to wygląda? No, mogę przejść na zakładkę projektowanie i podejrzeć, co mi wyszło. No ja już widzę, że wyszła mi taka strona trochę niestandardowa, bo przewijana prawo-lewo. No ale ten stosik tutaj zdjęć działa. Jeżeli na przykład mi się wszystko podoba, bo w sumie nie podoba mi się czcionka, podobają mi się te tytuły, nawet podobają mi się sposoby wyróżnień, które tutaj zastosował. Nie podoba mi się, że to przewijanie jest lewo-prawo, bo jest mało naturalne. Mogę wejść do narzędzia pod tytułem style. Wchodzę do stylów. Zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać poziome przewijanie, slajdy albo pionowe, takie zwykłe jak strona www. Klikam. Chwilkę to trwa, ale ja już mam stronę, która jest przewijana góra-dół. Trochę zaczyna przypominać ten przykład, który wam zademonstrowałem. Mogę na przykład takie style na chwilę sobie tutaj zamknąć, zobaczyć to w większym powiększeniu. Już zaczynam gadać głupoty. Ale na przykład miniaturki zdjęć, oczywiście one tu działają, ale są trochę dla mnie za małe. To mogę wrócić do scenariusza. I mogę w tym scenariuszu na karcie grupa stos zdjęć zaznaczyć na przykład, że to jest dla mnie ważniejszy element, tak? Bo w tej chwili było takie wyróżnienie na tej karcie delikatne, a ja jak zaznaczę wyróżnienie umiarkowane, kliknąłem, wracam do projektowania, no to zdjęcia są znacznie większe, tak? Są pod tekstem i już zupełnie inaczej to zaczyna wyglądać. No na podobnej zasadzie mogę dodawać filmy, mogę dodawać też formsy, inne tego typu rzeczy. A wszystko to dzieje się w scenariuszu. Tak?
skupiam się na treści i na logicznym ułożeniu. W projektowaniu mam wpływ na ten wygląd, ale szczerze mówiąc, w stylu mam ten przycisk, o którym wam mówiłem, remiksuj. Jak go kliknę, to on wylosował mi zupełnie, zobaczcie, inną czcionkę i inny sposób wyróżniania, prezentowania tego, tak? Zupełnie inne tło. Nie podoba mi się, jeszcze raz remiksuj. Wylosował jeszcze inny styl. Teraz zobaczcie, zdjęcie z żaby zrobił na szaro, tak? Jakieś ciemne te. I w tej chwili ustawił to na widok slajdów. Mi się to nie podoba, więc wracam do pionowego. Ja mam zupełnie inną stronę. Tak? Inaczej wyglądającą. Jak bardzo się chcę uprzeć, to zobaczcie, tu mam przycisk do stosu, albo mam mnóstwo gotowych szablonów, spośród których mogę wybierać, tak? I w tym momencie no, mogę sobie kliknąć coś gotowego, na przykład z taką czcionką obręczną, no i to troszkę inaczej wygląda tutaj na jakiejś dekturce. Najważniejsze jest to, że mogę, ale nie muszę. Nie o to chodzi w Swayu. W Swayu chodzi o to, żeby dobrze przygotować treść scenariuszu, a on już zadba o to, żeby ta treść została dobrze zaprezentowana i co najważniejsze, dobrze zaprezentowana niezależnie od ekranu urządzenia. I to jest siłą no, tego całego rozwiązania. Ok, wydaje mi się, że udało mi się pokazać wam takie najfajniejsze rzeczy, które mamy dostępne w Office 365, w tej wersji właśnie darmowej narzędzi dla nas, dla nauczycieli i naszych uczniów. Najważniejsze adresy, bo no, kończy się czas, bo tych usług jest oczywiście tam dużo więcej, takich jak wewnętrzny portal wideo, czy w końcu usługa, o której nawet tam kątem oka widziałem, ach, no właśnie, Teams, jeszcze Teams. To już bardzo szybko o tych Teamsach w takim razie. Okej, okay. Skoro jest prośba, to spróbuję zaspokoić tęże prośbę. To wracam do głównej strony, wchodzę w Teamsy. Czym są Teamsy? To jest coś, co zawsze na szkoleniach omawiamy na samym końcu. Dlaczego? Teams to jest taka usługa, no, żeby mnie nie zawiodło, taka usługa, która właściwie agreguje wszystkie usługi, o których wspomniałem wcześniej. Teamsy to inaczej zespoły, czyli mogę sobie tworzyć zespół, dodawać tam członków. W szczególności może być to zespół klasowy, na przykład klasa 3A informatyka, tak? Taki zespół mogę sobie utworzyć. Co w ramach takiego zespołu jest możliwe? Przede wszystkim możemy prowadzić sobie konwersacje, utworzyć nawet kilka kanałów, na przykład każdy kanał może być jakimś tematem, działem zajęć. Mamy wspólny zasób pod tytułem pliki, czyli dysk, inaczej mówiąc, dysk wirtualny, taki OneDrive, ale dostępny dla wszystkich członków tego zespołu. Co więcej, jeżeli ja utworzę zespół klasowy, to tam też są odpowiednio nadawane uprawnienia, tak? Czyli na przykład mogę sobie też te uprawnienia oczywiście zmodyfikować, ale jak ja coś wrzucę, to na przykład uczniowie mogą to czytać, niekoniecznie mogą to zmieniać. Więc też dosyć fajne sprawy, ale na przykład mogą dodawać swoje dokumenty. Mogę mieć notes zajęć. Działa dokładnie tak, jak wam opowiadałem o notesie zajęć, tylko on jest tu zintegrowany. I oczywiście ten notes zajęć mogę tutaj skonfigurować, bo mogę dodać istniejący notes, więc to też jest dosyć fajne. Domyślnie są także dostępne zadania. Zadania z kolei polegają na tym, że ja mogę takie zadanie, no właśnie, utworzyć i przydzielić. Mogę je przydzielać konkretnym uczniom całej grupie, określić termin takiego zadania. Mogę zamieścić pliki referencyjne, czyli na przykład jakieś pliki w Wordzie, czy tego typu rzeczy. I co więcej, jak ja to opublikuję, przydzielę, to później uczniowie mogą odpowiadać. Ja też widzę, co dany uczeń mi odpowiedział. Mogę przejść do sprawdzania, tak? Czyli mogę przejść do przycisku tutaj sprawdzanie w danym zadaniu. No ja na przykład widzę, że mój drogi uczeń Michał Grześlak opublikował pracę i mogę mu przyznać jakieś punkty za to, tak? W zależności od też zadań, można to w różny sposób skonfigurować. I ja takich zakładek mogę dodawać więcej. Tutaj jest plusik. I zobaczcie, no tych aplikacji ja mogę dodawać Excela, Formsy, właśnie PowerPointy, OneNote.
PDF-y, czyli dokumenty, mogę tworzyć wspólnie z dzieciakami wiki, ale mogę także korzystać z usług zewnętrznych, tak? Jeżeli ktoś korzysta z Poli, to może to Poli tutaj dodać do zespołu. Teamsy, krótko mówiąc, służą temu, żeby zebrać jak najwięcej tych elementów naszej zespołowej pracy w jednym miejscu. Na początku to może się wydawać trudne, skomplikowane, bardzo dużo opcji wbrew pozorom tutaj jest, chociaż na pierwszy rzut oka ich nie widać, ale tak naprawdę na koniec, jeżeli poznaliśmy i chcemy korzystać z tych wszystkich opcji dostępnych w Office 365, współpracując czy to z uczniami, czy w ramach na przykład zespołu nauczycielskiego, przedmiotowego zespołu, tak, gdzie musimy razem opracować jakieś regulaminy, programy nauczania czy jakiekolwiek inne rzeczy, to Teamsy zaczynają być bardzo fajnym narzędziem, bo możemy tu i prowadzić dyskusję. W tej chwili to chyba jeszcze nie działa, nawet boję się kliknąć, ale jest rozpocznij spotkanie teraz, czyli możemy skorzystać z wbudowanego tutaj Skype'a, czyli zrobić sobie no właśnie taką wideokonferencję na żywo w kilka osób, na przykład wspólnie pracując nad jednym dokumentem. Bardzo fajne narzędzie. No, tak w krótkim czasie nie da się wszystkiego opowiedzieć, ale mam nadzieję, że udało mi się zarysować, do czego my je możemy wykorzystywać w szkole. Tak? Tworzenie zespołu jest bardzo proste, bo po prostu mam przycisk dodaj zespół i określam jego członków. Tak? Co więcej, mogę określić, czy ktoś jest uczniem, czy nauczycielem. Także mam nadzieję... Oj, nie widać. Janusz, udostępnij w końcu. Bo przepraszam was. To pokazywałem. To w dużym skrócie już tylko pokażę ten ekran Teamsów. To o tym opowiadałem, tak? A niestety nie widziałem czatu i nikt mi nie dał głosowo znać, że przestałem to udostępniać. Przepraszam. No ale tutaj są te zakładki, właśnie konwersacje, wspólne pliki, notes zajęć, zadania, tak? To odmieniam, że mogę określać zadania, przydzielać je, a później mogę na przykład zadanie wejść, tu udostępnić dzieciakom jakiś dokument, ale także zbierać pracę, czy je sprawdzać. Przepraszam za to, że przegapiłem ten moment udostępniania. Natomiast jednym przyciskiem dodaję, podobnie jak tworzyłem notes klasowy, tak tu mogę utworzyć po prostu zespół w Teamsach w celu dodania, no właśnie, większej liczby elementów niż tylko te, które były dostępne w OneNote'cie. No plus ta właśnie komunikacja na żywo w tym momencie możliwa. No zdarza się, także mam nadzieję, słuchajcie, że udało mi się troszeczkę o tym opowiedzieć, was zainteresować. Adresy, które tutaj na początek wam mogę polecić, to też mam w prezentacji, spróbuję szybciutko wyświetlić. Po pierwsze, taki przygotowany troszkę podręcznik, można powiedzieć, który też będziemy starać się na bieżąco aktualizować. Podręcznik opisujący troszkę te usługi dostępne w Office 365 z linkami do różnych filmów jest dostępny pod adresem patch.link podręczniki Office 365. Ja też zachęcam do wejścia na stronę naszego ośrodka Office 365 ozk.edu.pl. Może ją jeszcze spróbuję, słuchajcie, na zakończenie wyświetlić, dlatego że jeżeli ktoś jest zainteresowany wdrożeniem, to po pierwsze na tej naszej stronie Office 365 ozk.edu.pl znajdzie sobie zakładkę wdrożenie. Tutaj w krótkich 7 punktach opisujemy, od czego zacząć i jakie kroki po kolei się wykonuje, ale co ważniejsze, jest link do szkolenia z wdrożenia Office 365. Muszę na nim kliknę. To jest szkolenie opublikowane na platformie, o której wspominałem, education.microsoft.com, gdzie można założyć sobie konto, zdobywać certyfikaty i też dostaniecie od nas taki kod, który zapewni zdobycie pierwszego certyfikatu, pierwszej odznaki. I tutaj są 4 tak naprawdę ważne filmy. Założenie konta próbnego Office 365, weryfikacja domeny edukacyjnej, bo jedyny koszt, który ponosimy, to jest opłacenie na kolejny rok domeny, w której ta usługa będzie działała, domeny szkolnej. Jeżeli szkoła już taką posiada, to może ją wykorzystać w wielu wypadkach.
Jak nie, no to koszt wykupienia domeny internetowej to jest rzędu 100 zł na rok. I to nie płacimy Microsoftowi, płacimy to dowolnemu dostawcy na rynku. No a potem już takie bardziej konkretne administracyjne rzeczy, jak dodanie bezpłatnych licencji czy tworzenie użytkowników. To nasz kolega z Microsoftu po kolei wyjaśnia i też pokazuje na filmikach, więc jest to dosyć fajnie zrobione. No a do kursu właśnie możecie bezpośrednio się dostać z naszej stronki office365zk.edu.pl. Ten adres zresztą też mogę od razu wkleić na czat, ale też go wyślemy później w korespondencji do Was. Także w ten sposób. OK. Natomiast co jeszcze tutaj? Takie webinaria jak ja dla Was dzisiaj, staramy się z Michałem co jakiś czas uruchamiać i to jest zakładka, na której publikujemy wówczas daty spotkań i one są wtedy na przykład w całości poświęcone Teamsom, w całości poświęcone OneNote'owi. Jak damy radę, bo taki jest nasz zamiar, to także będzie to z elementami warsztatów, czyli na ten czas będziemy udostępniać nasze konta do Office 365, żeby na żywo z nami można było coś w tym Office zrobić. No ale myślę, że jeszcze ciekawsza rzecz to są konsultacje, bo jak ktoś indywidualnie wdraża, napotka jakiś problem, to jest w stanie się z nami umówić. Zazwyczaj tutaj publikujemy godziny, w jakiej jesteśmy dostępni, ale przez maila umówić na po prostu sesję indywidualną online, gdzie się widzimy, gdzie możemy udostępniać sobie ekran i staramy się wówczas pomagać na żywo, no żeby przejść kolejny krok, tak? Bo czasem na jakiejś głupocie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Warto z tego, myślę, skorzystać, dlatego Was do tego też zachęcam i zapraszam. Już przedłużyłem, więc może na koniec zapytam, czy macie jakieś pytania. To ja Wam dziękuję, wytrzymaliście ze mną tyle czasu, że uchu. Wszystko znika. Super. Super, Janusz. Naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Ja przepraszam, bo to jest trochę moja wina. Ja się tak zasłuchałam, jak Janusz mówi, bo Janusz ma taki fajny przekaz. Trochę z żartem, jakieś anegdoty i tak fajnie opowiada, że jak był ten moment właśnie, że on miał udostępniać, a nie udostępniał, a opowiadał, to ja się po prostu zasłuchałam w jego opowieść, że gdzieś tam z tyłu głowy miałam, wiecie, że tego nie widzę, ale ja sobie to tak wizualizowałam w głowie, bo on tak opowiadał, że po prostu nie włączyłam się, tak? Ale dobrze, że zobaczyłam, że na czacie ktoś reaguje, no to Jacek też się chyba włączył. Także bardzo Was przepraszam, ale Janusz potem to pokazał, także myślę, że nie ma problemu. Już wiecie, gdzie szukać, wiecie, gdzie klikać, wiecie, gdzie są samouczki. Tak jak Janusz już mówił w trakcie, słuchajcie, dostaniecie, znaczy na naszym blogu, zawsze po webinarze pojawi się nagranie oraz pojawią się wszystkie linki, wszystkie strony i krótkie podsumowanie tego, co tutaj dzisiaj się działo. Także czekajcie, to tak się na dniach stanie, prawda, Sławek? No, Sławek potwierdza, w związku z tym na dniach to się pojawi. Tymczasem absolutnie nie przejmujemy się, Janusz, że przedłużyłeś. Myślę sobie, że wszyscy jesteście zadowoleni i słuchajcie, widzimy się za tydzień. Za tydzień, słuchajcie, będzie Dawid Łasiński. Będzie troszkę inna forma, ale o tym się dowiecie po weekendzie. Natomiast Janusz, ja Ci bardzo dziękuję, do zobaczenia. Wszystkim życzę jeszcze miłego wieczoru. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i działamy wszyscy na Office 365. Dobranoc. Bardzo mi było miło. Cześć. Dzięki, Janusz. Cześć. Cześć, dobrej nocki. Cześć.